Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Tak, to jest jedyny raz w ciągu roku, kiedy tak uroczyście się zbieramy, kiedy gromadzi nas zawsze, ale dzisiaj to jakby najszczególniej nasz Pan Jezus Chrystus. Nawet jak sobie pomyślałem, bo każdą mszę świętą kapłan zaczyna od pocałowania ołtarza, to jest wyraz tego, że Chrystusa kochamy, chcemy kochać, ale zarazem taka przestroga Pana Jezusa, jeden uczeń pocałował. To wszyscy pamiętamy, że był to brzydki uczeń. Prawda? Także my się radujmy i życzenia sobie złożymy po tej mszy świętej, a żeby nasze życzenia były prawdziwsze, musimy już w czasie tej mszy świętej tak się przybliżyć do Pana Boga, że Panie Boże, no, przybliżyć się możemy tylko w taki sposób, że Ty zechcesz usuwać z nas to wszystko, co się Tobie w nas nie podoba. I tak jak zawsze zacznijmy od przeproszenia Pana Boga właśnie za to wszystko, co Jemu we mnie, w Tobie, w nas się nie podoba. Spowiadam się, Panie. Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła go litość nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce jest puste, a pora już późna, odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział: wy dajcie im jeść. Rzekli mu: mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby im dać jeść? On ich spytał: ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli: 5 i 2 ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie i rozłożyli się gromadek przy gromadzie po 100 i po 50. A wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także 2 ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze 12 pełnych koszów ułomków i ostatki z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było 5000 mężczyzn. Oto słowo Pańskie. Niezwykle ważny jest ten tekst z 4 rozdziału 1 listu apostoła Jana, któryśmy słyszeli. To w tym tekście znajduje się to zdanie tak często powtarzane i tak gołosłownie przez nas powtarzane: Bóg jest miłością. Ja bym parę takich prostych spojrzeń na to zdanie dzisiaj zaproponował. Bóg naprawdę jest miłością, a z tego wynika, że wszelkie pretensje do Pana Boga, oskarżanie Pana Boga, krytykowanie Pana Boga w gruncie rzeczy sygnalizują tylko tyle, że nasze pojęcia o Bogu są wypaczone. Temu, który jest miłością, który cały, bez reszty jest miłością, nie da się jakiegokolwiek sensownego, prawdziwego zarzutu postawić. Owszem, my wielu Bożych działań, wielu Bożych wyroków możemy nie rozumieć,
i często nie rozumiemy, ale jeżeli naprawdę całym sercem zobaczymy, uwierzymy w tę prawdę, że Bóg jest miłością, to w każdym razie nie ulegajmy tej modzie, która no, stosunkowo w naszym pokoleniu szerzy się chyba bardziej niż w innych pokoleniach, tej modzie krytykowania Pana Boga. I druga rzecz niezwykle ważna w tym tekście się znajduje, mianowicie, że w tym się przejawia miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On pierwszy nas umiłował. Ponieważ wielu z was ma swoje dzieci, to doskonale wiecie, to z własnego doświadczenia wiecie, że żeby dziecko nauczyło się kochać, to ono najpierw musi być kochane. To dopiero to, że jest kochane przez swoich rodziców, przez bliskich, dopiero to uzdalnia je do miłości. A to, że sam Stwórca nieba i ziemi, Stwórca człowieka jest miłością i że On pierwszy nas umiłował, to z tego wynika no, ta prosta konkluzja, że jeżeli my żyjemy według innych programów niż program miłości, to znaczy, że my jesteśmy lepsi. To aż brak słów, żeby nazywać, kto my jesteśmy. Może nie będę nazywał. Natomiast jeszcze jedną uwagę dam na bazie dzisiejszego tekstu. To jest tekst, który dla świętego Augustyna w jego traktacie o Trójcy Świętej był podstawą tej tezy, tak często przypominanej przez świętego Jana Pawła II, że w Trójcy Świętej trzecia osoba, Duch Święty, jest miłością osobową. Nie uosobienie miłości, bo uosobienie miłości to nawet jest jakaś tam Kaśka, bardzo dobra kobieta, która to wszyscy rozumiemy, ale miłością osobową. I jak Augustyn właśnie z tego tekstu korzystał, żeby to pokazać i potem pokazywał cały szereg różnych innych sformułowań w Nowym Testamencie, które potwierdzały tę intuicję, na tyle potwierdzały, że w Kościele jest to bardzo ugruntowana świadomość, że Ojciec jest kimś kochającym, jest trzy osoby współwieczne, ale Ojciec jest pierwszy. Nie, że pierwszy chronologicznie, pierwszy w tym sensie, że to On rodzi Syna, a Ojciec i Syn tak niepojęcie się miłują, że ich miłość jest osobą równą im w bóstwie, trzecią w Trójcy. Coś kompletnie nie do naśladowania, nie do odwzorowania w naszej ludzkiej miłości, bo w naszej ludzkiej miłości, jeżeli sobie no, wyobrazimy taką miłość najczystszą, najpiękniejszą, najgłębszą, jaką tylko da się wyobrazić, to jestem ja, który kocham, jesteś Ty, który kochasz i jest moja miłość do Ciebie i Twoja miłość do mnie. Nie tak jest w Bogu. Ojciec kochający, Syn ukochany, Ojciec miłuje Syna całą nieskończonością swojego bóstwa. Syn przyjmuje Ojca całą nieskończonością swojego bóstwa. A ich miłość jest tak niepojęcie nieskończona, że jest tą samą miłością, co więcej miłością osobową, równą im obu. I jak to Augustyn opiera na dzisiejszym tekście? Mówi tak, no słuchajcie, przecież czytamy. Bóg jest miłością. A miłość
jest z Boga. No to jak? Bóg jest miłością i miłość jest z Boga, tak. Bóg jest miłością. Bóg w Trójcy Świętej jedyny, potem teologowie powiedzą esencjalnie, prawda? Ale w Trójcy Świętej jest miłość z Boga, osoba Ducha Świętego jest miłością, którą miłują się niepojęcie Ojciec i Syn. Tak czy inaczej, no, do tego tekstu naprawdę warto zaglądnąć. Przypominam, że to jest fragment 4 rozdziału pierwszego listu apostoła Jana. W związku z tym, że tak długo mówię, no to na temat Ewangelii już króciutko, tylko dwie myśli rzucę. Najpierw taką myśl jeszcze jakby sprzed spojrzenia na cudowne rozmnożenie chleba. Mieli 5 chlebów i 2 ryby i pewnie ich było z 15 tysięcy, no bo jeżeli samych mężczyzn było 5 tysięcy, to i kobiet trochę pewnie było, i młodzieży trochę było, no wtedy model rodziny to nie był taki, prawda, 2+1, ani nawet 2+2, no trochę ich było. I patrzmy, 5 chlebów i 2 ryby i dla wszystkich starczyło. My na razie nie patrzymy na cudowny wymiar tego wydarzenia, bo prawda taka jeszcze przedcudowna jest taka, że tam, gdzie ludzie związani są wzajemną życzliwością, miłością, to nawet jak mało jest, to w gruncie rzeczy wszystkim starczy. A tam, gdzie nie ma miłości, to choćbyśmy miliarderami byli, to niewątpliwie ciągle by nam czegoś brakowało, ciągle byśmy byli nienasyceni. Ale druga myśl już w związku z tym cudownym wydarzeniem, o którym słyszeliśmy, mianowicie to nie przypadek, że Pan Jezus dokonał rozmnożenia, cudownego rozmnożenia chleba na pustyni. To jest ewidentne nawiązanie do 40 lat drogi do ziemi obiecanej ludu wybranego. Mianowicie Bóg karmił ich manną. Bóg karmił ich manną i Pan Jezus bardzo zdecydowanie zwrócił uwagę na to, że manna to była tylko zapowiedź, to był tylko cień. To w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Ojcowie wasi na pustyni spożywali mannę i pomarli. To był tylko chleb doczesny. A kto spożywa tego chleba, który ja wam dam, będzie miał życie wieczne. Krótko mówiąc, cudowne rozmnożenie chleba to jest zapowiedź Eucharystii jeszcze przed jej ustanowieniem, ale wydarzenie dokonane przez tego, który miał Eucharystię ustanowić, Eucharystię, w której uczestniczymy, Eucharystię, której jakby takim odblaskiem będzie ten bardzo sympatyczny opłatek, który czeka nas po tej mszy świętej. Ten wymiar ogólny i szczegółowy dopilnować. A życzmy sobie serdecznie, żeby Pan Bóg dla każdego z nas był w życiu najważniejszy. Naprawdę Pan Bóg, a nie nasze jakieś wypaczone czasem wyobrażenia o Panu Bogu. I życzmy sobie, żeby Jego miłość ogarniała nasze serca, tak żebyśmy no, odrobineczkę umieli się przyczyniać do ostudzania tych takich gorących, czasem niewłaściwie gorących nastrojów, których dzisiaj wśród nas jest tyle, prawda, i tych różnych potępień. W ogóle nie wiadomo czego, już widzę, że muszę skończyć, bo mnie wzbiera, prawda, krótko mówiąc, bądźmy naprawdę wysłańcami miłości i radujmy się tym, że Pan Bóg nas kochał, no i co, daj mi dobrze już. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Dobry, niech będą dzięki.